Cześć, witajcie w kolejnym materiale ze Stachu Radzi dzisiaj. Stachu wam dzisiaj pokażę taką fajną, dosyć ciekawą rzecz. Czyli tu mamy filtr powietrza, który robi sobie łuty tu. Hałasuje. Nie wiem, czy słyszycie? Myślę, że coś tam na pewno słyszeliście. No, podczas jazdy, podczas przyspieszania, podczas, nie, na wolnych obrotach bardzo słychać, tak? Takie brzęczenie. W środku, taki odgłos takiego... Taki głuchy drgania, taki. No. Takiego, że coś tam lata pod tą maską, jakby osłona silnika. Coś tam. W Passacie. No, na przykład, no na przykład. To właśnie większość jest tak, że w 1.6 HDI jest urwane mocowanie. Znaczy urwane, popękane są gumki takie mocujące. Filtr powietrza i ten filtr... Bo i filtr drga, tak? No to co? I teraz trzeba byłoby, żeby to przestało drgać. Trzeba wymienić te gumki, które znajdują się tam pod spodem. Tu chyba są dwie i po dwie pod spodem. Pod spodem. I teraz pytanie, czy będziemy ściągać po szybie, czy nie? No może w tym modelu nie będzie trzeba. Może w tym nie. Ale w większości Peugeotów, Citroenów to trzeba. No dobra, no to co? To kręć pan. Czyli co, fit powietrza widzę jest tak, tu i tu, te dwie na trzynastkę i tu są tutaj już te dwie gumeczki jedne. Tak, dwie gumki i dwie na dole. Dobra. Wydaje mi się, że najprościej będzie odkręcić pokrywę, wyjąć fit powietrza. Żeby... Trochę się luźniej może zrobić. No. Nie, już to, o, może tak się... O. Trochę widzę. Lampy nie potrzebuję. No widzisz, od razu przyjemne spożyteczne. Przy okazji macie poradnik, jak wymienić filtr powietrza. No. Ok, no i mamy filterek, bardzo ładny. Nie, no to tutaj na pewno chyba nie trzeba będzie wyciągać potrzeby. Zobacz, ile tu miejsca jest. To chyba wyjdzie, bo to jest dosyć głęboko. No tak, tylko musisz... Widać jak... Waciaka trzeba zwalić. O, i tu zepchnąć na razie. Rudeczkę, czujniczek. No co, wyjdzie? Wyjdzie, ciekawe. A tu jeszcze coś jest? O, przewodzik. Ciekawe cię. A nie, to było wsuwane. Wsuwane? Nie. Czyli jest wsunięty. Gdzieś jeszcze coś... A, ta rura, ta plastikowa od spodu. O, teraz. No i o. No to nie, no to tutaj 207 SW, tego podszybia nie trzeba ściągać. Generalnie, więc... A gdzie te gumeczki? Gumeczki... No to jest kołek i tu jest kołek, czyli gumeczki muszą być na obudowie filtra. No jedna jest. Jest jedna. A jest jedna. Jest druga. No widać jak się ładnie przetarły. Ta trochę mniej, ale też. Też się zrobiła ten. No przetarła się, no to. Jest dziura na wylodzie. No to jak ma nie stukać, nie? No. Nie amortyzuje. Dobra, mamy nowe gumeczki? No. Słuchajcie, zanim założymy te gumeczki, tutaj gdzie je masz? Te ładne nowe. Ładne nowe gumeczki na fit. Tutaj Stachu dobrze właśnie zauważył. Zobaczcie. Tak, że ta rurka też lata i też powoduje jakiś tam rezonans drgania, tak? I też będzie to słychać. Też będzie to słychać. A to jest tym bardziej, że to jest, zobaczcie, pęknięte. Może... No i nie trzyma się ta rura już tak. Może nie będziemy tutaj wymyślać, no bo to ta obudowa to pewnie kosztuje kuj pieniędzy. Tak. A można to jakoś naprawić. Tak. Myślę, że jak to po fachowemu zrobimy, to będzie dobrze. Damy trytytkę tutaj. To się zepnie. Tak, żeby się nie rozeszło, a tutaj... A tutaj... Blaszkę tą. Damy dziurkę. Tu damy dziurkę, tu damy dziurkę. Wsuniemy tu blaszkę taką do osłon, no czy... Tworzymy. Tu damy wkręcika. Wkręcimy i już nie będzie tak latać. I będzie się działo na sztywno. No bo nawet zobacz, jakbyśmy to skleili tak naprawdę z powareczką, tak? To i tak by to nic nie zmieniło, zobacz. To i tak już jest tak by...
No tak, no ale... Wyrobiony. No nie, to już tak będą drgania, nawet tak jak, będą, nie? Jakbyśmy to zrobili, tak? To lepiej dać wkręcika, będzie się działo. Mówisz? Będzie. No to dobra. To my to zrobimy i zaraz wam pokażemy gotowy efekcik. No. Zostało zrobione to tak. Tutaj znaczy Stachu zrobił tak, że... Wzmocnił opaską. Opaseczką, że tu nam się ładnie zeszło. I tu daliśmy blaszkę z dziureczką i żeby... Ładnie to teraz jak to wsadzimy i to już nawet teraz ciasno wchodzi, nie? Bo jest grubiej tam w jednym miejscu. I zobaczcie, macie ładnie tutaj miejsce teraz na wkręcika. Wiadomo, że jest to takie dosyć trochę proste i chamskie rozwiązanie, ale... Ale działa. Ale działa. I zobaczcie, teraz jest ładnie sztywno. Tak samo zrobiliśmy z drugiej strony. Czyli teraz, żeby to zamontować, to trzeba całość wyjąć. To trzeba całość zamontować. No niestety, albo grzechotanie, albo demontujemy całość. No tego się nie wyciąga tak często, tak? No bo tak. Tylko wyciągamy tu górę do filtra. No wiadomo, że dla kogoś to kiedyś może będzie zaskoczeniem, tak? Będzie chciał sobie wyjąć, a tu się nie da. Nie da, nie? No to się dziwi, no ale... Wiadomo, czasami rzeczy proste są mądre, więc tak to zostaje. Tak, wykładam nowe gumki. Gdzie te gumeczki? Tam jest jedna. Gdzie mam te gumki? Tu jest jedna. I tu jedną położę. No to aż ciasno wchodzą, co? No. I tam masz drugą. No. To na pewno idzie tutaj. Tu. Z tej strony, więc ja ci to przytrzymam tu. No ty wiem, że z tej, ale pomiędzy tymi dwoma rurkami? No. Chyba, że górą. A. Zobaczymy. Nie, czekaj. Pomiędzy. To później się włoży, no dobra. Tak? Żeby nie złamać. No, najpierw trzeba to zamontować może jakoś. Czyli skupiamy podróżnicę. Tu jest jakieś takie. Tu już wyłamane. O, i wsunęło. Chyba się wsunęło, bo no, sztywno. Tak dosyć sztywno, co? Teraz siedzi, pokaż. No zobacz. No. Teraz nie będzie tyle płotać. Dobra, przekręcamy. To widzisz, no. To tak samo, nie? Grało ta cała ta rureczka, nie? A wiadomo, to dieselek, to on sobie będzie wszystkim rzucał, nie? Na lewo i prawo. I... Mhm. No i zobacz, teraz jeszcze wiem, co. Nic nie będzie słychać. No i co? A tam jeszcze ta. Osłona techniczna, to jest. Tam coś jest. Waciek jakiś. Nie wiem, co to jest. Widać, że z tyłu, a ze z przodu. Derek, chyba niedawno wymieniany jest. No. Po serwisie. Serwisie jest. Żeby to rozpiąć, od razu mówię, trzeba tak rozszerzyć. Te dwa te, nie? Te dwa te. A, bo to jest taka spięta zwykła. One się rozszerzają, to dobrze. A, no to. Bardzo proste. No to zobaczcie. To w sumie jest po robocie, tak? No. I jakby was też irytowało tutaj ta rureczka, bo tak jak Stachu mi wcześniej powiedział, że w poprzednim tym modelu tego 1.6 KDI był tutaj uchwyt jakiś. Taki uchwyt, tak. Taką gumką. I tam było na pewno to jakoś inaczej rozwiązane. Tu jeżeli tak. U was te rureczki tak latają, żeby nie wymieniać, można zrobić tak jak tutaj Stachu wam powiedział. Tylko liczcie się z tym, że będziecie musieli więcej rzeczy zdemontować, jeżeli będziecie chcieli obudowę kiedyś wyjąć do czegoś. Tak? No bo jeżeli same te gumeczki chcecie wymienić, bez tutaj tej rurki, no to wystarczy zjąć tu. Ale to w wielu przypadkach jest tak, że i tak będzie to słychać. Ten dźwięk. No. No i teraz tym bardziej, że auto ma większy przebieg, no to już wiadomo, że plastiki wszystkie wyrobione, cały czas się trzęsie, jedno, drugie obciera, nie? No ale da się to naprawić, nie? Nie trzeba tego wymieniać. Tak. Żeby tam od razu to jakoś... A to, że są dwa kręciki i trzeba całość wyjąć, to myślę, że żaden mechanik w przyszłości się nie obrazi na to. No, tak? Nie. Raczej nie. Najwyżej będzie i tak bluźnił. Kto to robił? Kto to tego tam? To przykręcił.
Co góry gdzieś widziałeś? Górę? Nie. O tu robię. No jeszcze zostało tylko to. I torksiki. Super. Będziesz żyć? Będzie żyć. Jeszcze. Ale ta sztywność siedzi. Jeszcze kołeczki. W ogóle się patrz. Nie też. Jeszcze kołeczki, kurde. I. Super. Już nic nie powinno grać. Znaczy cały efekt tego zabiegu będzie słychać w środku w samochodzie. Bo tu z zewnątrz to nawet wam tego nie pokazujemy, bo to nie ma sensu, bo... Nie będzie słychać. Nie będzie słychać. W środku nie wiem też, czy mikrofon tu zbierze to tylko tanie. Tego filtra powietrza i tamtej lulki. No i git. To co, robota udana, Stachu? Na piątkę. Na piątkę. Na szóstkę? Dodaliśmy coś od siebie. A, no pamiętasz, tak. Jak to było w szkole? No tak, jak było coś od siebie, to na szóstkę, nie? Wiadomo, że to ktoś zaraz może tam pomyśle, że po co te wkręty i w ogóle... Nie, to lepiej wymienić, wydać. Tak. Nie, 500-600 albo... zł w serwisie za nowe elementy plastikowe. To bez sensu. A nie oszukujmy się, tego się nie wyciąga co chwilę. Tak naprawdę, co sam? No tak. No. Więc czasami warto. Ja to bym musiał to wyjąć, nie wiem, jakbym wyciągał EGR czy wtryskiwacz, no ale to... Każdy mechanik sobie poradzi, słuchajcie, tak to nie obrazi się na pewno. A zaraz powiedzą, o nasi byli, o Jezus. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj byłoby tyle. Jeżeli film wam się przydał, spodobał i jeżeli chcielibyście więcej tego typu poradników, no to zostawiajcie łapeczkę, na pewno nas to zmotywuje, żebyśmy dalej nagrywali jakieś ciekawsze coraz to tematy. Więc co, do zobaczenia w następną środę, mam nadzieję, i trzymajcie się, cześć. Stachu, pożegnaj się ładnie.